Dzień dobry, Odeta Moro, Onet Rano Wiem. Rozpoczynamy nasze spotkanie. Dziś porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, który niestety czeka na reakcję. Reakcję nie tylko naszą, ale reakcję całego świata. Statystycznie co 4 sekundy na świecie ktoś umiera z głodu. Raz, dwa, trzy, cztery. To jest naprawdę chwila. Dlatego dziś z Hanną Krajewską z Pachu. Dzień dobry, porozmawiamy o tym. Ta statystyka jest przerażająca. No cóż, niestety ostatni rok tak naprawdę wywrócił wszystko do góry nogami, bo już mieliśmy jakieś postępy, już widzieliśmy, że jest wszystko różnica. Zmierza w dobrym kierunku, tak. Ale najpierw nałożone te skutki pandemii, potem jeszcze uderzające zmiany klimatu, potem tak naprawdę wojna w Ukrainie, podwyższone ceny żywności na całym świecie, zwłaszcza w krajach, które i tak, dokładnie. Kryzys energetyczny, podwyższone ceny też na przykład energii, podwyższone ceny paliwa, które jest przecież niezbędne do transportu żywności. Droższa produkcja żywności. Dokładnie, wszystko to i też również środki nawożące są droższe. Nawet w niektórych miejscach o 3 razy droższe. Które miejsca na świecie cierpią najbardziej? Bo ta statystyka, że co 4 sekundy na świecie ktoś umiera z głodu, to jest statystyka no, ogólnoświatowa. Natomiast są miejsca, są kraje, gdzie ta statystyka wygląda dużo gorzej. No, przede wszystkim mamy takich 20 hotspotów, jak my to nazywamy. Takich no, gorących punktów, czerwonych punktów na mapie. I wśród nich oczywiście jest większość krajów, w których pracuje Polska Akcja Humanitarna, czyli Somalia, jest tam oczywiście Jemen, Sudan Południowy, ale też na przykład Etiopia, Afganistan. To są te wszystkie kraje, które już cierpiały z powodu kryzysu humanitarnego, ale które dodatkowo poprzez właśnie zmiany klimatu i wzrastające ceny żywności, w których pogłębił się ten kryzys. No i niestety są to też kraje, których władze nie są w stanie poradzić sobie z takim dużym kryzysem. Jest też troszeczkę krajów, które są na granicy tego, aby właśnie wpaść w ten kryzys żywnościowy. Na przykład Gwatemala, na przykład kraje Azji Południowo-Wschodniej, Pakistan, w którym ponad 30 milionów osób się przemieściło w związku z powodziami. Czyli widzimy, jak łatwo jest przekroczyć te granice, kraje, w których i tak już jest napięta sytuacja. A tych krajów, gdzie ta cienka linia jest blisko, jest też bardzo dużo? Jaka to jest lista? Czy to jest... Tak, liczymy to mówimy o 20 spotach, tak. No to jest takie 20 spotów. Faktycznie, gdzie już mamy do czynienia na przykład z katastrofalnym głodem w niektórych regionach i takie, które, w których widzimy to takie napięcie, jak to nazywam, taki stres żywnościowy. Więc to wszystko się zamyka w takich około 20 krajach, gdzie sytuacja jest najbardziej napięta. 16 października to Światowy Dzień Żywności pod hasłem Nie zostawić nikogo w tyle. To jest kampania, która co ma zrobić, co ma pokazać lub też jakiego skutku oczekujecie? No, przede wszystkim to jest kampania, która ma na celu pokazanie, że te globalne współzależności w wydatny sposób wpływają na głód na świecie, czyli to, że w jednym miejscu, w Ukrainie i Rosja, która też jest przecież spichlerzem świata, doszło do wojny, do konfliktu, to wpływa też na inne kraje, tylko że my jakoś zapominamy o tym, mając wojnę tuż za swoją granicą, zapominamy, że są kraje, w których już teraz umierają ludzie codziennie z powodu głodu, tak jak na przykład w Somalii, tak jak na przykład w Sudanie Południowym, w Jemenie, w Syrii też jest napięta sytuacja, tak jak wspominałam, Pakistan, Afganistan, no to wszędzie jest ryzyko, że zostaną zostawione te kraje same sobie, że nie będzie środków. Już teraz są obcinane środki na pomoc humanitarną, przesuwane w stronę Ukrainy. I tam to jest bardzo potrzebne. Oczywiście, że tak. Nie można wartościować kryzysów, tylko że kraje właśnie takie jak Somalia czują się pozostawione same sobie. Wyjeżdżają pracownicy humanitarni, są obcinane budżety, są obcinane racje żywnościowe na przykład. Też dlatego, że sam Światowy Program Żywnościowy nie jest w stanie zapewnić wszystkim na takim poziomie, jak zapewniał, wsparcia żywnościowego. Musi coś zdecydować. Albo mniej osób, albo mniejsze racje. No bo ich też nie ominęły koszty transportu wzrastające, koszty żywności, zablokowana żywność w basenie Morza Czarnego. To wszystko ma wpływ. No, cały świat obserwował wywożenie zboża z tych portów. No, wtedy naprawdę było widać, jak to jest ważne, bo myślę, że często sobie nie zdajemy sprawy, że wojna na Ukrainie może mieć wpływ na głód w Afryce. Ludzie mogą tych faktów w ogóle nie łączyć. Czy ta świadomość jest duża, czy tutaj też trzeba wykonać kawał roboty? Myślę, że to jest jednak do wykonania praca i to praca u podstaw, pokazywanie tych globalnych współzależności, pokazywanie, że to, co się dzieje w jednym miejscu na świecie, ma wpływ na inne miejsca, nawet oddalone o tysiące kilometrów. Tak samo nasza pomoc
ma sens nasza pomoc nawet do miejsc oddalonych o wiele kilometrów, bo może na przykład przygotować kraje na skutki zmian klimatu. Teraz niedawno, w zeszłym tygodniu obchodziliśmy taki dzień ograniczania tych negatywnych skutków zmian klimatu w przyszłości, katastrof naturalnych. I to jest właśnie taka praca do wykonania na przyszłość, bo w Somalii na przykład już mamy do czynienia z 5. nieudanym sezonem deszczowym, ale można się przygotowywać w jakiś sposób na to. Można na przykład zabezpieczać wodę, można zbierać wodę deszczową podczas tych pór deszczowych, czyli umacniać brzegi rzek. Można robić bardzo wiele rzeczy, które przygotują na ten kryzys, a nie tylko radzić sobie ze skutkami. Ze skutkami. Czy my też jesteśmy w stanie coś zrobić? Bo przypuszczam, że ostatnie miesiące, mówię tutaj od wybuchu wojny, nas Polaków sfokusowały na jedną pomoc. My świetnie pomagaliśmy i wydaje mi się, że dalej świetnie pomagamy, ale jednak wszystko idzie w jednym kierunku, albo głównie w jednym. Mówię tutaj oczywiście o tych, którzy potrzebują pomocy w związku z wojną na Ukrainie. Czy ta sytuacja sprawiła, że zapomnieliśmy o innych problemach, że jednak... Myślę, że nie zapomnieliśmy, ale jesteśmy tak silnie związani emocjonalnie z tym kryzysem, że chcemy pomagać. Przyjęliśmy osoby do domów, tak. Mamy znajomych, studiowaliśmy. Nie mogę powiedzieć, że coś tutaj było... Dokładnie, to było naturalne, nie tak, to było, naturalne wszystko odruch. Naprawdę zdaliśmy egzamin. Myślę, że przede wszystkim nie należy zapominać, należy się informować, należy sprawdzać, co się dzieje w takich miejscach, takich nieckach konfliktowych, nieckach kryzysowych. Można wspierać finansowo organizacje, którym ufamy, na przykład PAH. Można robić to co miesiąc, można po prostu jakąś drobną kwotę. I nawet jeżeli my nie będziemy pamiętać, to nasze konto bankowe będzie pamiętać. Można też na przykład dowiadywać się, może inaczej, działać na to, aby się nie znieczulać na to, co się dzieje w innych miejscach na świecie, poprzez jakieś materiały edukacyjne. My dzisiaj akurat to taki przypadek, że uruchomiliśmy platformę DOM. To jest taka platforma, która walczy z mową nienawiści i z tą dezinformacją na temat krajów, w których są kryzysy humanitarne, poprzez dosłownie wchodzenie do domów, wchodzenie w codzienność osób z innych kultur. I ta platforma opowiada właśnie takie historie i z Ukrainy, i z Jemenu na przykład, z Somalii, może opowiadać. Ta platforma będzie się rozwijać. Tak. Już w tym momencie można na przykład poczytać historię uchodźców w Libanie, którzy bardzo silnie cierpią z powodu kryzysu żywnościowego. Więc też serdecznie zapraszam. Można się dowiadywać w ten sposób, można wspierać, można o tym mówić. Ale w ten sposób my możemy poznać bliżej te problemy, które tam są na miejscu? Dokładnie one tak. One są bardziej autentyczne? Możemy poczytać słowa. Bo rozumiem, słowa. Że dezinformacja też jest czymś, co wam przeszkadza w pomocy. Dezinformacja tak. Umniejszanie. Pomniejszanie tego, co się dzieje w innym miejscu. Na przykład mówienie, tam zawsze był kryzys. Tam nigdy nie było wody. To nie jest prawda. W Afryce jest woda, tylko dostęp do niej jest trudny. Na przykład ze względów ekonomicznych jest trudny, czy ze względów geologicznych, ale jest tam woda. To samo właśnie. Tam zawsze była wojna. No nie, właśnie nie zawsze była wojna. Ci ludzie zawsze byli biedni. Nie, przede wszystkim też nie są falą, nie są odhumanizowani, odczłowieczeni. To są ludzie. I tam można, na tej platformie można na przykład przeczytać historie ludzkie, posłuchać ludzi dosłownie, zobaczyć SMS-y, jakie wymieniali między sobą, kiedy na przykład przedostawali się przez Morze Śródziemne, bo są i takie historie. Przeczytać Serhija Żadana, który opowiada o swoim życiu na wschodzie Ukrainy. Więc jest tam bardzo wiele różnych historii, które nam przybliżają to, co się dzieje i właśnie odznieczulają na te kryzysy humanitarne i na ludzi, bo to ludzie są centrum tych kryzysów. Czyli, myśląc o pomocy, bo to, że my zrobimy raz w miesiącu, powiedzmy, stałe zlecenie, o nieważne jakiej kwocie, bo każdy dokładnie ma tutaj... Każda ma znaczenie. Ma znaczenie. To jest jakby jedna pomoc. Druga to ta, że nie zapominajmy. Czasami pamiętajmy o tym, że trzeba pomóc gdzie indziej, nie tylko tam, gdzie pomagamy zawsze. Ale czy potrzebujecie też, albo czujecie, że potrzebna jest jakaś zmiana odgórna, że tutaj macie jakieś blokady, które mogłyby być... pewne miejsca, pewne sytuacje mogłyby być łatwiejsze lub też formalnie łatwiej by wam było pomagać, gdyby. No właśnie, i co tutaj możemy zrobić? Myślę, że takich przeszkód nie ma. My działamy już od 30 lat tak naprawdę bez większych problemów formalnych, instytucjonalnych. Problemem jest dostęp do środków, to znaczy te budżety, które się zmniejszają. Kraje, które płacą mniej na Organizację Narodów Zjednoczonych na przykład, na jakieś agendy takie jak UNICEF czy Światowy Program Żywnościowy. No to wszystko niestety napędza dalsze kryzysy, jeżeli są mniejsze budżety humanitarne. W samej Polsce na przykład w tym roku
wykonaliśmy ogromną pracę na zwiększeniu tej współpracy między lokalnymi organizacjami, NGO-sami, wysłuchaniu tego, co im nie pasuje, co można poprawić, żebyśmy wszyscy razem pracowali lepiej, to znaczy większe organizacje, takie, które mają doświadczenie za granicą i mniejsze organizacje, które mają doświadczenie lokalne. Więc to przede wszystkim, myślę, że też wspieranie. W ogóle myślę, że taka edukacja globalna byłaby świetnym rozwiązaniem. To znaczy my to robimy w naszej skali. Tak. Nie chcę tego nazwać mikro, ale też nie makro. Nie, my to robimy w szkołach, mikro, prawda? Tak. Zastanawiam się jeszcze, bo... To by bardzo pomogło. Funkcjonujemy w kryzysie. Wszyscy oglądamy 10 razy pieniądz, który mamy w dłoni, mamy wydać. Dużo mówi się o tym, że coraz więcej Polaków też żyje w ubóstwie. No, wczoraj, nie wiem, czy akurat ja wyjątkowo, ale myślę, że wszyscy też oglądając, przeglądając media, wielokrotnie natknęłam się na historię pustych jadłodzielni. I czy tutaj też obserwujecie duży problem, który narasta w związku z tym kryzysem i inflacją? Na pewno to będzie widoczne. To widać już w szkołach, widać wśród organizacji, które razem z nami pomagają w programie Pajacyk, że po pierwsze wzrosły ceny żywności. To już nie jest te 5 zł za obiad średni, bo zawsze były miejsca, gdzie to było 3,5, a inne, gdzie było na przykład bliżej 8, ale teraz to już jest średnio 7 zł. No a jak wzrasta nawet ta średnia cena za posiłek, no to nic dziwnego, że później wzrasta liczba dzieci niedożywionych. Oczywiście to też będzie dotyczyć osób starszych z niską emeryturą, które będą wydawać pieniądze na leki. To jest coś, co my... Coś, co my znamy jako negatywne strategie radzenia sobie z problemem. I to jest widoczne i w takich krajach jak właśnie Jemen, i w takich krajach jak Polska, czyli rezygnujesz z czegoś, żeby na przykład mieć na żywność. Czyli rezygnujesz z leków, żeby mieć na żywność, albo w drugą stronę, czyli żeby mieć leki, obcinasz sam sobie racje żywnościowe. Więc to będzie bardzo widoczne i myślę, że musimy też zwracać uwagę nawet w naszym najbliższym otoczeniu na osoby, które potrzebują pomocy. Tak, musimy patrzeć na naszych sąsiadów, na tych, którzy są gdzieś niedaleko. Zwracać uwagę. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo serdecznie. Helena Krajewska z PAH-u. Dziękuję i miejmy oczy już szeroko otwarte. Dziękuję wam bardzo serdecznie. To tyle na dziś Onet Rano. Oczywiście jak zawsze jutro 7:55.